Kazimierz Drzazga, lokalny polityk Prawa i Sprawiedliwości, będzie wiceprezesem do spraw infrastruktury w Zarządzie Morskich Portów Szczecin-Świnoujście. Stanowisko obejmie od 1 marca. Przede wszystkim to jest konkurencja z portami Trójmiasta i z portami niemieckimi. Dużo tracimy ładunków, chociażby nawet przez położenie rur Nord Streamu, za niskie głębokości na torze podejściowym do Świnoujścia. To przede wszystkim konieczność jak najszybszego udrożenia portu w Szczecinie, bo obecna głębokość rzędu 9-15 to jest za mała, bo do średnio standardowych takich portów wymagana jest głębokość 12,5 metra, od którą walczymy o wielu, wielu lat i mam nadzieję, że w najbliższych latach zostanie to zrealizowane. Kazimierz Drzazga to samorządowiec z wieloletnim stażem. Był radnym powiatowym, a od 2 kadencji pełni rolę wiceprzewodniczącego Sejmiku Wojewódzkiego. Zmiany mogą oznaczać korzyści dla Polic. Nasze nadbrzeża polickie już w fazie projektowania i wykonawstwa były przygotowane na głębokość 12,5 metra i po niewielkich pracach pogłębiarskich Police będą w stanie pierwsze niż Szczecin przyjmować statki o nośności do 40 tebuton. Kazimierz Drzazga powraca do portu po 7-letniej przerwie. W latach 2006-2009 pełni funkcję dyrektora do spraw ochrony środowiska.